13 czerwca wspominamy świętego Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła. Ferdynand Bulone urodził się w Lizbonie w roku 1195. Pomiędzy 15 a 20 rokiem życia wstąpił do kanoników regularnych świętego Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściach Lizbony. Spędził tam 2 lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Kiombrze, które to miasto obok Lizbony było drugim największym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu 5 franciszkanów zamordowanych przez Mahometan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach świętego Franciszka z Asyżu. Poruszony tym świadectwem postanowił natychmiast wstąpić do zakonu franciszkanów. Przy tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary postanowił udać się do Afryki, by tam oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował śmiertelnie i musiał wrócić do ojczyzny, jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego statek na Sycylię. W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Antoni udał się tam i spotkał się ze świętym Franciszkiem. Po skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem w Monte Paulo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo Święte, równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcę świętego Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu. Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225 do 1227 udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję Katarów. Kiedy powrócił do Italii, na kapitule generalnej został wybrany prowincjałem Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Antoniego Arką Testamentu. Papież polecił mu wówczas, by wygłosił kazania dla tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Osti Antoni napisał kazania na święta. Wygłosił tam też kazania wielkopostne. Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był znany z okrucieństwa i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego wtedy należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało. Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami, miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach i proroctwa. Wykładał filozofię na Uniwersytecie w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, w piątek wieczorem 13 czerwca 1231 roku oddał Bogu ducha, mając zaledwie 36 lat. Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościele Matki Bożej. W niecały rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie świętego Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 przypadki przywrócenia głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 przypadki skrzeszenia umarłych. Kult świętego Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo szybko. Papież Grzegorz IX w roku 1233 wyznaczył dzień jego dorocznego wspomnienia na 13 czerwca. Sykstus V w roku 1586 włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła. W roku 1946 papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła. Święty Antoni Padewski jest patronem zakonów franciszkanów, antonianek oraz wielu bractw. Ponadto jest patronem dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych oraz ludzi i rzeczy zagubionych. Na miejscu grobu świętego Antoniego wznosi się potężna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. Przeprowadzone w roku 1981 badanie szczątków świętego ujawniło, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem. W sanktuarium można również zobaczyć relikwie języka świętego, który mimo upływu tylu wieków nie uległ rozkładowi. W ikonografii święty Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim, bardzo często podczas głoszenia kazań. Często też trzyma dzieciątko Jezus, któremu się według legendy ukazało. Jego atrybutami są księga, lilia, serce, ogień, symbol gorliwości, bochenek chleba, osioł i ryba. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieje i orędownika ubogich. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.